Cześć, dzisiaj następny film z serii świątecznej. Chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że wszystkie przepisy możecie pobrać zgłaszając się pod filmem. Jeżeli Wam się podobają moje filmiki, to prosiłabym o subskrypcję i łapkę, bo to bardzo pomaga mi w pracy. A dzisiaj chciałam Was zaprosić do upieczenia bardzo prostego orzechowca, bez mas, bez dużego nakładu pracy, a smacznego. To jest taki oldschoolowy orzechowiec, ja pamiętam jeszcze go piekło się, że tak brzydko powiem, za komuny. Chciałam też przypomnieć ten przepis, bo jest naprawdę bardzo fajnie. Czyli potrzebujemy na ciasto na razie 2 szklanki mąki, około 200 g masła lub margaryny i dwa żółtka, tak, białka nam się jeszcze przydadzą do orzechów. I z tego wyrabiamy ciasto, które wkładamy na chwilę do lodówki, żeby nam się potem dobrze wałkowało. Tak wygląda wyrobione ciasto i wkładamy to ciasto do lodówki, żeby stwardniało, żeby potem się dobrze wałkowało. Wkładamy gdzieś na 40 minut, godzinę, no ile mamy czasu mniej więcej. Teraz do orzechowca potrzebujemy jeszcze 6 jajek. Tutaj mamy 2 białka, które nam zostały z ciasta i też osobno białko, osobno żółtko. 6 żółtek, ale białka oczywiście nam się jeszcze przydadzą. W sumie 8 białek. Białka nam będą jeszcze potrzebne, a żółtka ucieramy z 1,5 szklanką cukru pudru i na końcu dodajemy 1,5 szklanki, no prawie 2 szklanki orzechów włoskich łuskanych i takich posiekanych. Jak już są ubite żółtka z cukrem, pudrem, tak trochę do białości, to dodajemy po troszku orzechów. Ciasto schłodziło się w lodówce i teraz dzielimy je w ten sposób, że 1/3 i 2/3. I grubszą część rozwałkowujemy i dajemy na spód. Wyklejamy spodnią blaszkę, znaczy spodnią część. Rogi troszeczkę wyżej, żeby potem się dało skleić. Może wygląda skomplikowanie, ale nie jest, naprawdę. Ciasto się bardzo fajnie wałkuje, dacie radę. Blaszka to jest mniej więcej 20 na 20. Dobra. Teraz do masy do orzechowca ubijamy 8 białek, czyli 6 tych, które ubijaliśmy, znaczy 6 białek z jajek, które ubijaliśmy żółtka z cukrem i 2, które nam zostały z ciasta. Ubijamy na sztywno, jak już są ubite, dodajemy po łyżce masy jajeczno-cukrowo-orzechowej. Gotową masę wlewamy na ciasto. I nakrywamy to drugim ciastem. Nie musi być w jednym kawałku, byleby dochodziło do brzegów.
i wkładamy do piekarnika na 180 stopni na około 50-60 minut. Orzechowiec nie wygląda za pięknie, ale zaraz go polejemy czekoladą i będzie cudny. Tak wygląda orzechowiec przekrojony, wedle życzenia fanów. Jest naprawdę bardzo smaczny, szybki do zrobienia, bez żadnego cudowania, bez żadnych mas. Ja go jeszcze polałam czekoladą, ale niekoniecznie, można polukrować, można zostawić tak jak jest, albo posypać cukrem, pudrem. Polecam. Na razie, cześć!